Tytuł kursu: Organizowanie działalności gospodarczej. Moduł: Rola państwa w gospodarce. Temat: Państwo a konsument. W literaturze ekonomicznej sformułowano dotychczas wiele argumentów na rzecz ekonomicznej roli państwa. Niektóre z nich są podzielane niemal przez wszystkich ekonomistów, inne tylko przez niektórych. Jakie argumenty są za i przeciw ekonomicznej roli państwa? Konieczność aktywnej roli państwa w gospodarce motywowana jest licznymi zjawiskami, np. niedoskonałością rynku i konkurencji w praktyce, istnieniem dóbr publicznych, występowaniem niekorzystnych zjawisk w postaci bezrobocia, niepełnego wykorzystania mocy wytwórczych, inflacji, czy dużych wahań aktywności gospodarczej, które destabilizują gospodarkę. Istnieniem osób, które bez pomocy państwa nie byłyby w stanie sobie poradzić i egzystować. Powstawaniem zbyt dużych różnic w poziomie dochodów i zasobności majątkowej, które nie są akceptowane społecznie i grożą narastaniem społecznych konfliktów i protestów, czy w końcu istnieniem szeregu produktów szczególnie korzystnych społecznie, na które popyt powinien być ze względu na interes społeczny sztucznie pobudzany, np. szczepionki, książki. Takim argumentem za może być również istnienie dóbr szczególnie niekorzystnych dla społeczeństwa, jak np. narkotyki czy alkohol. Ma pan rację. Konsumpcja takich dóbr jak narkotyki, alkohol czy tytoń ze względów społecznych jest szczególnie niepożądana. Oceny przydatności takich dóbr dokonywane przez poszczególne jednostki mogą być zdecydowanie rozbieżne z ocenami dokonywanymi przez instytucje reprezentujące szersze społeczności lub społeczeństwo jako całość, co może być wynikiem niewiedzy lub ignorancji jednostek lub świadomego hołdowania przez nie odmiennym od powszechnie przyjętych wartościom i wzorcom postępowania. Państwo, mając dostęp do informacji i instytucji rozpowszechniających, może próbować te różnice zmniejszać, tworząc antybodźce do konsumpcji tego typu dóbr. Może nawet narzucić jednostkom swoją wolę poprzez zmiany odpowiednich przepisów i ustaw. Formułowane są też oczywiście argumenty przeciw ekonomicznej roli państwa. Z czego one wynikają? Argumenty przeciwko aktywnej roli państwa w gospodarce wynikają przede wszystkim z przekonania, że problemy powstające w związku z interwencjonizmem państwowym są większe od tych, które ingerencja państwa ma rozwiązywać, a które powstają w wyniku niedoskonałości rynku. Do najważniejszych argumentów przeciwko aktywnej roli państwa w gospodarce zaliczyć należy zmniejszenie elastyczności systemu gospodarczego, wysokie koszty interwencjonizmu państwowego przy równocześnie niewielkiej skuteczności wielu działań, pojawienie się stanów nierównowagi na rynku w wyniku regulacji państwowych, zwłaszcza wtedy, gdy te regulacje rzutują bezpośrednio lub pośrednio na ceny produktów i usług. Niewielką skuteczność interwencjonizmu, zniekształcanie informacji, niereprezentatywność państwa, w tym rządu, funkcjonariusze państwa mogą działać przede wszystkim w interesie własnym, a nie w interesie publicznym. Tworzenie dobrego prawa oraz wspieranie instytucji zapewniających sprawne funkcjonowanie nowoczesnego systemu przedsiębiorczości i samego rynku nie może być dziełem przypadku, wymaga więc czynnego zaangażowania się państwa. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.